Siemako, dzień dobry. Odcinek o wszystkim i o niczym. Tu możecie widzieć jakieś tam pokazy slajdów i jakieś zdjęcia, jakieś tam nagrania, których wcześniej raczej nie widzieliście. Niektóre może były, większość nie było. Także to, co tam jest na ekranie, tam powiedzmy mało istotne. Pogadamy sobie o pracownikach, o pracodawcach, o zleceniodawcach, o inwestorach. No ale co? Głównie temat tyczy się, zawsze się kręci wokół pracowników. Zawsze jest ich mało. Zawsze, może nie zawsze, ale często gęsto są nieodpowiedni. Tak trochę będziemy nie owijać bawełnę. Po prostu będę mówił, jak jest. To, co nam się zdarzyło, to, co się mi przytrafiło. Też zobaczymy, zajrzymy na jakieś tam grupy. Jak to tam ludzie to widzą? Inni pracodawcy, inni brygadziści, nie wiem, majstry, ci, którzy po prostu, nie wiem, prowadzą rekrutację i widzą, kto przychodzi, co robi. I to, jak ludzie kłamią, jak z gęby dosłownie dupę robią. Dokładnie. Jest garstka dosłownie ludzi, którzy tak naprawdę przychodzą do pracy pracować, a reszta to są ściemniacze, dosłownie. Przyjść rano, zameldować się, tak to się mówi, przysłowiową kartę odbić i rękę wyciągasz, dawaj kasę, bo przecież już przyszedł, już dniówkę zrobił, tak? I już mu się pieniądze należą. U nas powiedzmy, jakieś tam powiedzmy inne były ustalenia niż takie standardowe, bo jeżeli ktoś przychodzi na godzinę, ma tak, a to robi od 8 tam do 16, od 7 do 15, różnie. Mówię o tych 8 godzinach, no ci, którzy pracują dłużej, 10 i tam 12 godzin, może 12 już rzadko, ale 10 godzin, to zapewne mogą być inaczej rozliczani niż, powiedzmy, za 8 godzin, tak? Bo może być tak, że masz ustaloną stawkę stałą, pensję, i nieważne, ile robisz, masz stałą. No raczej u nas tak nigdy nie było, u nas zawsze był, kiedyś był procent, była godzinówka, teraz jest raczej tylko godzinówka. I kto ile godzin robi, minimum 8 oczywiście, to jego sprawa, tak? Czy robi popołudniówki, czy robi soboty, nieistotne. U nas było tak, że po prostu każdy miał tam, powiedzmy, jakąś tam swoją ustaloną stawkę godzinową, ale później to się trochę pozmieniało, bo im dalej, im wcześniej, jakbyśmy cofnęli lata wstecz, to po prostu była taka stawka umowna i tak naprawdę nikt do końca nie wiedział, ile na godzinę, bo to było mocno, mocno falujące i to było różnie, bo można było zarobić w ciągu 3 dni 50 zł, a można było w ciągu tygodnia zarobić 1500 zł. I to, mówię, było lata wstecz i faktycznie tak było i wielu wiem, że tak było, trochę pokrzywdzonych, bo robili, powiedzmy, jako majster, jako, powiedzmy, pomocnik brygadzisty, już taki, powiedzmy, wyższy stopniem, a dostawał śmieszne pieniążki, tak, bo po prostu robota była mała, była za mało wyliczona, zostało tej pieniędzy niewiele, tych pieniędzy, i nie było czym dzielić, tak. Majster musiał dostać, powiedzmy, 100 zł więcej, bo inaczej by poszedł sobie w pieruny, a dla reszty zostało po 50 zł i tyle. Ci, co mieli godzinówkę, wychodzili zawsze najlepiej, bo w najgorszych robotach, które po prostu, tak to się mówi, trzeba było wybadać rynek, bo nieraz się roboty bierze takie po prostu, że się nie wie, jak to wycenić, ile to zajdzie za czasu. I się okazuje, że zeszło za dużo czasu, że jakieś materiały się po prostu pokrzaniły, trzeba było coś robić. I godzinowcy wychodzili na tym najlepiej, bo oni po prostu byli w pracy, robili, a to, że firma nie była przygotowana, że to ktoś po prostu czegoś nie przewidział, to przecież nie jego wina, tak? I tak było kiedyś, teraz jest trochę inaczej. Znaczy, u nas jest tak trochę inaczej, bo u nas jest tak, że po prostu przychodzisz do pracy, robisz coś i było tak, że do godziny, znaczy nawet nie było godziny, przychodzisz do pracy, robisz coś tam, wiadomo, wstawiłeś się w tej pracy, pracujesz, o 10 zaczyna padać deszcz, tak? I co robimy? Zwijamy się. I teraz co? Godzinowy jest pokrzywdzony, tak? Bo dzień jest, był w pracy, a o 10 pojechaliśmy do domu. A było tak po prostu, że godzinowcy mieli normalnie, ale to byli wszyscy, także wszyscy mieli na godzinę, że godzinowcy mieli i tak płaconą dniówkę do 15. Nieważne, do której byłeś, mieli zawsze płacone do 15. Później, to niestety, panowie scwanili się i 10 minęła, jakaś tam, powiedzmy, że pogoda się lekko zepsuła, mrzawka, wiadomo, no w budowlance mrzawka to nie jest deszcz, od tego się nie umiera, tak? A tym bardziej, że to jest chwilowe, że to nie jest jakaś tam zapowiadana krajówka. I co się okazywało? 10, 11, już pomału zwijane graty, pozakrywane wszystko, bo przecież coś tam mży, tak? Że coś tam się dzieje w tej chmurze.
I tak zaczęli chłopy wykorzystywać. Raz, drugi, trzeci. Przypuśćmy, było zimno. Można było robić prace ziemne. To nie była jakaś zima, że trzymał mróz całą dobę. Ale po prostu było zimno, bo okres zimowy. I to samo. 8:00, 9:00, kręcenie się, a tam przerwa. Na przerwie to nie 30 minut, a 40 minut, nie? Tu fajeczka, to tamto. I zwijanie gratów, bo wszystkim zimno, nie? I do domu. I zaczęli tak wykorzystywać po prostu, bo wiedzieli, że dostaną całą dniówkę do 15:00. Później to się zmieniło. Później było tak, do godziny 12:00 jest godzinówka, po 12:00 dniówka. I to jest też jeszcze później, to dalej ewoluowało, bo znowu się zaczęły robić jakby takie kombinacje, tak? Zawsze tak jest, jak ktoś zaczyna jakiś regulamin wprowadzić, to zawsze ktoś go później chce obejść, tak? I mija 12:00. Okej, no to ktoś mówi, że musi skoczyć gdzieś tam coś załatwić, tak? I musi się urwać z pracy. Dobra, raz się urwał, drugi raz się urwał, trzeci raz się urwał. I teraz powiedzcie mi, dlaczego ten ktoś, kto się urywał, ma mieć płacone całą dniówkę, skoro się urwał, a inni zostawali do końca, tak? Inni zostają, robią, mają do 15:00 płacone normalnie i są w pracy do 15:00, a on się urwał, bo przecież powiedziane było, że po 12:00 liczy się dniówka. Tak, ale jeżeli wszyscy podejmą decyzję, że pada, jest pogoda do tyłka, uciekamy z roboty, zwijamy się, to wtedy wszyscy mają całą dniówkę płaconą, a nie, że ktoś pojedynczo, to wtedy by było tak, że ta osoba sobie co drugi dzień, przypuśćmy, musi coś załatwić, tak? Co drugi dzień musi gdzieś jechać, tak? I tak jeden robił i po prostu później się okazało, że tygodniówki, no i w ogóle ta kolejna sprawa tygodniówki, też w ogóle fenomen budowlany. I było tak, że po prostu tej tygodniówki dostał skromnie, dużo skromnie, bo się zdziwił, że mu bardzo dużo godzin uciekło. Się trochę przeliczył, bo te pieniądze już miał wydane, powiedzmy, w poniedziałek, a do piątku daleko i w piątek się zdziwił. I nie ma czegoś takiego właśnie, że ty się zwijasz, inni robią i masz to samo. Nie, nie, nie. Jak się wszyscy zwijamy z pracy, to tak. I u nas tak właśnie było. Jest taki, powiedzmy, plus, czy... No, dla pracowników to jest plus, bo pracuje normalnie, skończył, nie wiem, o 14:00, 14:30 i nie ma ucinane godziny, czy pół godziny końcówki, bo jaki jest większy sens, tak? Chłopy byli, zrobili swoje, spadamy, tak? Nie ma co się forsować, każdy ma swoje prywatne życie. Tam, gdzie w firmach robią większe tematy, robią dłużej, no to oczywiste jest, tak? No to wtedy oni mają tam jakieś, powiedzmy, inne ustalenia, jakieś premie, takie rzeczy. Cały czas, ale cały czas jest właśnie wokół tych pracowników, cały czas jest marudzenie, że trzeba przyjść do pracy, coś robić. No, fenomen jest taki, że kiedyś byliśmy we dwóch i jeden z pracowników powiedział, no co, teraz jakaś premia czy coś by się należała, nie? No bo przecież był w pracy, nie? A ja się pytam, no jak? Przychodzisz do pracy, bo tu pracujesz, tak? I teraz przyszedłeś do pracy, dwóch nie przyszło, to wtedy ty teraz chcesz premię dostać, bo jesteś w pracy, tak? Bo przyszedłeś, robisz to, co należy do ciebie i chcesz za to premię, bo jesteś, tak? A z drugiej strony nie widzi tego, że po prostu dużo dni go nie ma. Bardzo dużo dni właśnie ta osoba opuszcza i jakby nie widzi tego. I to jest też właśnie taki fenomen, że osoby, które nie przychodziły, nie wiem, nie było ich tydzień, dwa, przerywały, raz byli, raz nie byli. On chce jakieś dodatki wyciągnąć, coś takiego, bo przecież robi, a pytasz się gościa, no ale przecież ci nie było tutaj tyle dni, tutaj tydzień ci nie było, na co ty liczysz? No ale teraz jestem. Wtedy mi nie było, ale teraz jestem. I za to, że on teraz jest, oczekuję czegoś. Naprawdę są osoby, które pracują, przypuśćmy, 2 miesiące i z 2 tygodnie może całe byli w pracy. I nie pod rząd 2 tygodnie. 2 tygodnie wybrane. Po prostu jeden tydzień gdzieś tam się trafił i drugi tydzień gdzieś tam się trafił. W ciągu 2 miesięcy. I wielkie, wielkie później jest narzekanie społeczeństwa, właśnie powiedzmy, nazwijmy to klasy robotniczej, że trzeba coś robić. No sorry, no. Ja sam od 17 lat pracuję przy łopacie i żeby mieć coś u siebie w domu, w lodówce, muszę chodzić do tej pracy. Chcę mieć, kurde, nie wiem, kanapę sobie zmienić, dywan sobie wymienić, tak? Zamówić sobie, nie wiem, coś tam jeszcze innego do domu, nie wiem, polepszyć sobie ten status życiowy. Muszę chodzić do pracy.
a jest cały czas właśnie hejt na pracodawców, na właśnie, na nie wiem, też na brygadzistów, majstrów, to powiedzmy trochę mniej, bo zawsze ten pracodawca gdzieś tam widnieje. Zawsze jest hejt, bo to jest prywaciarz, bo to jest dziad, coś takiego. No ale czemu ty nie jesteś tym dziadem? Czemu ty tego nie robisz? Nie żerujesz na ludziach? No. Zrób swoje, otwórz jakiś swój biznes. Nie, to nie musi być nic z budowlanką, cokolwiek. Ludzie nie chcą pracować fizycznie, nie chcą tego robić, nie chcą, kurczę, nie wiem, brudzić się czy coś. Ale perspektyw na inne życie? Żadnych. No i dlatego często, gęsto to się wszystko dzieje tak, że ludzie przychodzą, odchodzą, spróbowali tam, wracając pod klonem ogonem. Ci, którzy, nie wiem, może tam kontrolują, patrzą to, ci, którzy widzowie oglądają te filmy wszystkie od lat, dwóch, trzech, bo mniej więcej tak to tam płynnie wpływa, to osoby niektóre się powtarzają. Był taki jeden... Kurczę, czy on był? No był, było go widać. Raz był, raz nie był właśnie. To jest taki gość właśnie, który przychodził, nie był. Jak się zapytałeś go, gdzieś był, dlaczego gdzieś nie chodził. No ale teraz jestem. Ten typ człowieka. Następnego gdzieś tam kojarzycie, ulubieniec taki był? Pan Maciej i tak samo. On był, nie był, nie był, był, wracał, nie wracał. Teraz już po prostu spalił sobie mosty chyba 3 razy z rzędu. Podziękowaliśmy mu. Nie dzwoni na razie. I tam jakoś powiedzmy sobie gdzieś tam radzi. Nie wiem gdzie, ale sobie radzi. Inne osoby to samo, które widzicie teraz na filmach, to tak samo. Były, nie były. Jest cały czas rotacja. Powiedzmy, że od pół roku teraz powiedzmy, że mniej więcej trzyma się stały skład. Może nawet od początku roku. Ale to się już musi, ale znaczy nie musi. Za chwilę to jest taka tykająca bomba, bo za chwilę to i tak się zmieni. Trzeba pozyskiwać następnych ludzi po prostu... świeżych, nie wiem, nie zepsutych, nie wiem jak to zrobić, no. Od chyba 8 czy od 9 lat szukamy jakiegoś majstra, kogoś to ogarnia jakieś tematy. I to nie jest tak, że po prostu ktoś komuś nie zapłacił. Pieniądze są zawsze, tu nie ma czegoś takiego, że ktoś nie dostaje wypłaty, pieniądze są zawsze. I właśnie dlaczego ci ludzie tu wracają? Bo są pieniądze, bo to są pewne pieniądze. I tak będziemy musieli kogoś pozyskać, takiego właśnie jakiegoś w miarę kumatego, który coś robi. I tu jest właśnie problem, zaczynają się robić schody, bo ludzie z ogłoszenia, przypuśćmy, jak się dzwoni do tych ludzi, mówią, że szybko się uczą. Wszyscy, którzy mówili, że szybko uczą, nic z tego nie wyszło. Dosłownie, zero. Było z dnia na dzień coraz gorzej, aż stanęli i zrobili zasłupy. Dosłownie. Jak brakowało wam słupków na budowie, zapraszam do nas. Tych słupków u nas jest od groma. Mogą stać, trzymać ogrodzenie, nie wiem, cokolwiek, zatuje mogą robić. Także temat jest rzeka, tu jeszcze może zaraz chwilę jakieś komentarze sobie tam gdzieś tam zapisałem. I tu są komentarze po prostu z grup, gdzie tam były tematy poruszane o pracownikach. I no nie są przychylne, to działa zawsze trochę w obie strony, ale to co tam powiedzmy na forach piszą. Pierwszy komentarz. Pracownicy to największy minus. Największy minus weźmie zaliczkę i ma cię w dalekim poważaniu, nie szanują sprzętu, twoich pieniędzy i ciebie. Albo codziennie daj majster 50 zł na śniadanie. Tu ktoś dopisał. Prawdę pan pisze, pracownicy w budowlance to patologia. W ogóle dziwię się, że przez przedsiębiorcom budowlanym, że zatrudniają ludzi na budowach, bo ci pracownicy to patologia społeczna, pijący, kłamcy, oszuści. Z jednej strony jest racja, znaczy z jednej, z większości strony jest racja, jakby. Nie ma co się oszukiwać, bo zawsze tacy ludzie są w branżach, która jest taka powiedzmy ciemną stroną, najciemniejszą stroną właśnie całej gospodarki, nieważne w jakim kraju, zawsze tak było. Tu się najwięcej ludzi powiedzmy może z problemami schować. No i wiecie, co z domu się wyniosło, to po prostu w głowie zostaje. Ktoś taki po prostu jest i z tym nic nie zrobisz, nie? Tylko, że ci właśnie najwięcej, właśnie ta cała patologia kłamią właśnie, oszukują historie. To o tym zaraz może przejdziemy do tego, jakie są wymówki, historie wszystkiego. To jest normalnie można godzinami mówić. Następny komentarz. Powiem jeszcze tak, warto docenić pracowników, nawet tych od łopaty, którzy są sumienni, niż ci, którzy dużo gadają, mało robią. I to jest prawda.
Tu akurat to nie jest żadna nowość, bo ten, który po prostu nie ma za dużo umiejętności, ale robi, widać, że robi, chce robić i to po prostu, co on powiesz, to zrobi, bo jest powiedzmy pomocnikiem tylko, tak? To taki się docenia, ale to ja tam z doświadczenia wiem, na dłuższą metę to i tak nie wypala. Gość znika, nie wiadomo czemu, wraca za pół roku, nie wiadomo czemu. Zapytasz się go, to ci nie chce odpowiedzieć. Następny komentarz. Chcą 30 zł na godzinę, a szotką nie umiem operować. To prawda. Tu za chwilę na końcu zobaczycie taki filmik, jak gościu 30? Kurczę, 7? 35? 35 lat. 35 lat i on nie potrafi zawiązać worka na śmieci. Dosłownie. Następny komentarz. Ja tam będę obniżał pensję, bo mnie podatki i inflacja zjedzą, a klienci więcej nie chcą dać. PS. Wolę sam pracować niż z pseudobrukarzami. Sebix był 2 dni, pierwszy dzień wziął zaliczkę i się już więcej nie pojawił. To prawda, wszystko prawda, tutaj trochę naciągnięte jest, bo Sebix był 2 dni, ale wziął w pierwszy dzień zaliczkę i się nie pojawił, no to musiał być jeden dzień. Ale powiedzmy, że tego typu, to mogę potwierdzić, bo ja to znam z autopsji, bo po prostu u nas tak samo jest. I ludzie bardzo dużo mówią, że potrafią, że robili kilka lat i jak już bierz gościa, który robił kilka lat gdzieś tam jakieś tam budowlance, czy przypuśćmy nawet w podobnym fachu, jak kostka brukowa, brukarstwo, to by się wydaje, że on ma już jakąś podstawową znajomość sprzętu. Łopatę, grabie, takie wiecie, szpadle. Jest ciężko, bo gość po kilku latach stażu w budowlance mówi na ziemię piasek, a na piasek ziemia, tak? I on coś tam mówi, przypuśćmy, ja tego nie widzę, coś mi tam chce przekazać, że tam jest ziemia wysypana i co ma z nią zrobić? A ja stoję i taki kołek taki stoję, myślę, jaka ziemia, przynajmniej gdzie ziemi nie ma, nie? I wychodzę za rogu, za domu, a patrzę, ty mówisz o piasku. No, piasek, to jedno i to samo. No nie jest jedno i to samo. I tak właśnie ludzie przychodzą z doświadczeniem. To jest ich doświadczenie całe. Także jak ktoś coś mówi, że ma doświadczenie, to tak powiedzmy w bajki można wsadzić. Przyjdziesz, popracujesz, to widać po pierwszy tydzień to już jest w zupełności. W pierwszy dzień jest okej. Okay. Powiedzmy, mało gada, chce się wdrożyć i jeszcze jakoś to może wyglądać. Ale po tygodniu, po 2 tygodniach, gość zaczyna się rozkręcać, zaczyna się czuć u siebie, fajeczki, kawusia, bo on przecież rano bez kawki nie może zacząć, musi być fajka. Kiedyś było takie powiedzenie, palę, ale robię, nie? Bo jak ktoś kogoś tam czepiał, że co chwilę pali, ale robię. Takie powiedzenie było. Jak to było w praktyce było? Różnie. A teraz? Czemu nie robisz? Spalę. No bo ja nie mogę palić i robić. On nie potrafi tak. I on musi poczekać, spalić i dopiero może robić. Tacy ludzie są, zaczynają być tacy ludzie bezczelni. No po prostu on pali i to jest dla niego, to jest jego jakby taka rzecz, której ty nie możesz mu odmówić. Teoretycznie nikt nikomu nic nie odmawia, tylko tak powiedzmy z jakimś umiarem, tak? Nikt ci nie powie, że na chwilę stanąłeś, sobie capnąłeś, poszedłeś się napić, coś takiego, czy tam gryza kanapki wziąłeś, nie? Jak ktoś tam nieregularnie kiedyś jadał, to w różnych porach go głód złapie. Powiedzmy, że my tam żeśmy wypracowali sobie taki plan dnia, jeszcze jak to były Krzychu, Tomek, Wojtek i ja, i sobie ustaliliśmy o tych i o tych godzinach przerwa. Robimy od tej o tej godziny, trzeba skończyć, sami podejmujemy decyzję. Szef w ogóle do nas na robotę nie przyjeżdżał, przypadkiem gdzieś tam przejeżdżał, to po prostu wpadł zobaczyć, jak tam się robi, co tam się robi. I to tyle. I tyle nam był szef potrzebny. To my to ustaliliśmy, do której robimy, jak robimy i ile robimy. A wiadomo, że każdy chciał jakieś pieniądze, więc wiadomo, że im prędzej robotę szybciej skończyliśmy, tym prędzej były pieniądze, bo my byliśmy rozliczani od roboty. Czyli całą budowę musieliśmy zakończyć, żeby zobaczyć jakiekolwiek pieniądze. Wszyscy o tym wiedzieli, kupę lat tak robiliśmy. Później jeden po prostu gdzieś tam otworzył swój biznes, poszedł na swoją tam stronę. Drugi gdzieś tam wyjechał za granicę. Trzeci po prostu zmienił ekipę i tak się wszystko powiedzmy rozeszło. Ale z grubsza ustalenia zostały. Ale to powiedzmy, że to są tutaj nasze wewnętrzne ustalenia, a ci, co przychodzą, to po prostu są zdziwieni. Generalnie zawsze jest na plus, bo wszyscy, którzy przychodzą, to mówią, o, ja myślałem, że to będziemy 10-12 godzin na budowie siedzieć. Pracujemy 8 godzin, tak mówiłem, do 12 są godzinówki, po 12 jest
płatna cała dniówka. Ale to mówię, to są wewnętrzne nasze ustalenia, bo to trochę odbiegamy od tematu, bo tu chodzi bardziej o pracowników. Nie wiem, czy jak to zrobić, bo nie jestem w stanie ogarnąć tego tematu całego, bo co chwilę coś mi do głowy przychodzi. Chyba tych inne rzeczy typu zlecenia, przypuśćmy, i inwestorzy zrobimy w osobnym odcinku. Po tym odcinku może jakieś pytania się pojawią w komentarzach, które po prostu nakierują i wtedy będziemy jakby drążyć jakiś tam temat. Pracownicy to, doświadczenia, wymówki. Jakie są wymówki? Czemu na przykład ktoś nie był w pracy? Pisze SMS-a, głowa mi boli, dzisiaj mnie nie będzie w pracy. Mówisz, no dobra, zapochlał może tak głowa boli, po prostu mu taka szajba we łbie tam się dzieje, że odpuści sobie dzisiaj. Na drugi dzień pisze, mnie dzisiaj znowu nie będzie, bo też mnie głowa boli. No sorry, ale komuś to mówię, to pierwsze co? Mówią takie coś. Bierzesz tabletkę i wychodzisz, tak? Ja jeszcze nie miałem czegoś takiego, że mi głowa bolała, nie poszedłem do pracy, albo brzuch mi bolał, nie poszedłem do pracy. Nie ma czegoś takiego. I na takie rzeczy, na budowlankę, to trzeba mieć charakter. To nie trzeba być, nie wiem, jakiś facet strongman albo jakiś kurde zakapior, żeby sobie radzić z ciężkimi rzeczami. Z ciężkimi rzeczami radzi się charakterem. Jeżeli masz charakter, to się nadajesz do każdej roboty. To jak zaczynaliśmy robić, każdy był wąski, szpadel przezroczysty był, zapierdzielali trzy razy tyle, co teraz się robi. Nie było sprzętów, nie było młotów do kucia, nie było boba, żadnych ładowarek i nie było nic, kurde. Wszystko się robiło ręcznie, taczką. I to trzeba mieć charakter po prostu. Chłopaki się zebrali, tak się dobrali, kurde, trzeba było robić, każdy chciał pieniądze, się robiło. Teraz problem, bo głowa boli, albo że babcię zawożę do szpitala, odpowiadam, przecież ty nie masz prawa jazdy, jak ją zawiozłeś? Zadzwoniłem, przyjechali po nią. Ale nie przyszedł do pracy, bo babcię trzeba było zawieźć do szpitala. Nie ma pewnego dnia dwóch gości w pracy. Jeden pisze, że się źle czuje, wymiotuje, że on nie da rady. Oczywiście gość nie wylewa mu się za kołnierz. No dobra, nie? Drugiego nie ma. Do drugiego się odzywam, dzwonię, nic. Po dwóch godzinach pisze, że on to samo. Że on wymiotuje, się źle czuje, go dzisiaj nie będzie. Oni po prostu się nie skumali, bo oni razem nie pojechali do pracy, razem wysiedli po drodze do pracy, na przystanku, do sklepu, po browary. Wypili te browary, rozeszli się i zaczęli się tłumaczyć. Jeden i drugi się zaczął tłumaczyć. Jeden napisał wcześniej, drugi napisał później. Oni się nie skumali, nie zgadali się, jaką śpiewkę mają walnąć. Obydwoje to samo powiedzieli. Pewnie między sobą coś tam gadali, a tam powiem, że się źle czuję, coś takiego. Mało tego, widzieli ich na tym przystanku. Widzieli ich i idealny dowód mieliśmy na to, że oni po prostu nie dojechali do pracy, wysiedli na przystanku. I później właśnie było coś takiego, że wyszło na jaw, że oni się do siebie pisali, oni się połapali, że nas widzieli, że my jednak tam byliśmy na tym przystanku, piliśmy te browary. Wszystko się wydało. Państwo ma krótkie nogi, prędzej czy później, jakbyś tam gdzieś kumpli, gdzieś tam z ekipy powiedzmy, chłopaków gdzieś tam pocisnął lekko, podpytał, wszystko wyjdzie na jaw. Nawet sami ludzie są takie gadoły, że potrafią sami wyszczekać to, co zrobili i sami się wygadają. Nie ma gościa kilka dni, z 5-6 dni. Przychodzi i bo on robi tu, bo on tamto, bo taki, wiecie, czuje się ważny, nie? Bo coś tam zrobił. Ja się pytam, a gdzie byłeś poprzedni tydzień cały? No mnie nie było, ale teraz jestem. I on teraz jest i on jest wygrany, bo on teraz jest w pracy. I on teraz robi. To, że go nie było tydzień czasu wcześniej, to się nie liczy. Różne cuda. Jechał rowerem do pracy, się przewrócił, się zdenerwował i pojechał do domu. Takie proste rzeczy. Albo gość nie może chodzić, bo go wcześniej kolega szpadlem, wiecie, jakieś tam prace na budowie, ktoś go szpadlem szturnął. Dobra, on dostał w girę, w pisze, czy gdzieś tam szpadlem. Przysyła zdjęcie, że ma siniaka i nie może chodzić, go noga boli. Ale w międzyczasie kolega do niego zadzwonił, inny, z pracy. I tak się składało, że ja słyszałem tą rozmowę. I co on powiedział? On pierdzieli. Taka pogoda, mu się nie chce wychodzić z domu. A mi powiedział, za chwilę dzwoni do mnie, że nie przyjedzie, nie mamy na niego czekać, bo go noga boli, chodzić nie może. To już same to, że on mi powiedział o tej nodze, to już bym nigdy w to nie uwierzył. Nie wiem, musiał mieć się kurde, pociętą chyba, bo gość śpiewki ma na poczekaniu. Więcej go nie ma w pracy niż jest. I teraz jak takiemu człowiekowi wierzyć, skoro on po prostu wysyła zdjęcie, jakieś tam kropki na nodze, jakiegoś tam siniaka ma,
nie może chodzić, tak? Tu zaraz rozmowę słyszysz, że to jest wałek, że to jest naciągane wszystko, a na drugi dzień zapomniał się, wsiada do busa, normalnie idąc do busa, nawet nie kusztykał nic. Zero śladów, nic. Po prostu nic nie było. I się go pytam, ty wczoraj chodzić nie mogłeś, do pracy nie wszedłeś, to ty nawet dzisiaj tego nie odczuwasz, nie kulejesz nic, przecież wczoraj nie mogłeś chodzić. No, tam wiecie, bełkot pod nosem i to tyle. Nikt nigdy się nic, z niczego nigdy nie wytłumaczył, nigdy. Gościa nie ma 3 dni, jest chory. No dobra, zachorował, jest chory. W środę pisze, że go nie będzie dzisiaj rano, znaczy dzisiaj go nie będzie w pracy, bo całą noc nie spał. Ale jutro jest na pewno, tak napisał. To teraz wytłumaczy mi to. Chorujesz przez te, powiedzmy, poniedziałek, wtorek, środa, ze wtorku na środę całą noc nie spałeś, bo jesteś chory, bardzo chory, tak? No żeby nie spać całą noc, to naprawdę trzeba być chory, no. Ja byłem wiele razy chory, ale nigdy tak, żeby całą noc nie spać, się męczyć. I teraz o 5 rano jeszcze nie spałeś, tak? Tej nocy, a już piszesz, że jutro jestem na pewno. O co dochodzi? Czyli co, gość nie był chory nigdy i wie, że jutro będzie. Po prostu dzisiaj mu się nie chciało, ale jutro już będzie. I oczywiście nie było go w czwartek, nie było go w piątek, ani go nie było w następny poniedziałek. Pytam się, no chory tam tego, wiadomo, tam powiedziałem mu o tym, że najpierw piszesz, że jesteś tak chory, że nie możesz spać, a za chwilę w tym samym praktycznie SMS-ie, że jutro jesteś na pewno. Skąd ty możesz wiedzieć rano, jak jesteś nieprzytomny, nie możesz, kurczę, spać, bo jesteś tak chory, że jutro możesz być w pracy? To jest niemożliwe, żebyś ty to wiedział, żeby się już tak wyzdrowieć następnego dnia. A w poniedziałek czemuś nie było? Nie chciało mi się. Po prostu. Albo jeszcze inne wymówki, to takie proste bardzo. To bardzo często słyszałem. Czemu nie byłeś ten dzień? No nie mogłem być. Koniec. Tyle. Takie wymówki. Dosłownie ludzie... No kurczę, to jest taki jakiś akurat, nie wiem, akurat segment ludzi, czy jak to nazwać, nie wiem, no kurczę. Ludzie, którzy no nie mają żadnego celu w życiu. Oni nic nie będą mieli swojego, tak? Pytam się, ty nie chciałbyś, nie wiem, mieszkać u siebie, na swoim, wchodzisz po pracy do domu, zamykasz drzwi, jesteś u siebie. To nie dociera do ludzi. Ludzie po prostu, nie wiem, nie chcą, boją się coś mieć. No i tak mówiłem wcześniej, no tam piszą komentarze, że to jest patologia, ta cała budowlanka. No, powiedzmy, że trochę tak jest, nie? I nie ma co się dziwić, bo zawsze to jest taka ciemna strona właśnie tej całej gospodarki. I tu zobaczymy chyba sobie gościa, który nie potrafi zawiązać worka na śmieci. Co, od razu całe beton wyrobić? Nie. Musi starczyć kawałek za zagęszczarkę. Łukasz, to się rozwiąże, zobacz. To nie jest zawiązane. Zobacz. A tego możesz dokończyć, nie? Ja pierdolę. Jeszcze raz to zawiąż. To co masz, czy wystaje? Nie, to co miałeś, jeszcze raz. Łukasz, dwa razy zawiązujesz. Jak do roboty idziesz, mama cię buty wiąże. Zawiąż takie buty. Zrób dwa supły. Byłeś blisko. Jeszcze raz to zawiąż. Teraz zawiązałeś i jeszcze raz tak samo. Z tych dwóch, nie, dobrze miałeś. Z tych dwóch jeszcze raz dwa supły zrób. Jeszcze raz. Patrz, ja podchodzę, nie? Łapię to i się odwiązało. Jak wam mówiłem o tym gościu, że nie potrafi worka na śmieci zawiązać, to na pewno nikt mi w to nie uwierzył. To jest niemożliwe. No to widzieliście, jak jest. I tacy ludzie przychodzą do pracy.
Przychodzi na przykład z doświadczeniem brukarz. Brukarz, widać po gościu, starszy gość, taki już brukarz. I on mówi, że brukarz tam robił, tyle lat robił. Ustawiamy rurki. Rurki mamy sznurek rozciągnięty, ustawiamy rurki, mówię 5,5 cm. Wszędzie ustawiamy rurki na 5,5 cm. Dobra, ustawił rurki. 4 rurki chyba ustawił. I tak patrzę, coś mi nie pasuje. Podchodzę, patrzę. 4 cm. 4,5. 5 cm. W końcu coś tam trafił. On do mnie, ojej, a ja nie wiedziałem, że to się robi tak dokładnie. Po prostu stawia rurki plus minus i on tak robił. I tłumaczę mu, jak ci wyjdzie 5,7, 5,3, no to jest granica błędu, tak? Jakiegoś tam ludzkiego, pomiarowego, coś takiego. To może być, ale nie, że o centymetr, półtora po prostu źle wstawiłeś rurkę. Był 2 dni, przepadł bez śladu, nawet pieniędzy nie odebrał nic. Po jakimś tam czasie dzwoni telefon i mówię mu, że już u nas to pracował. Przedstawiam mu całą sytuację, on nic nie pamięta. No i to było tyle z tego człowieka. No i tak z grubsza to wygląda. Zapewniam was, że to jest czubek góry lodowej, bo to jest dosłownie liźnięty temat, bo jakbym mógł się przygotować do tego, to bym musiał zbierać papierologię, wszystkie zapiski, SMS-y, wszystkie jakieś tam wiadomości kopiować. Tego naprawdę by było tyle. Ja ten odcinek, możecie wierzyć lub nie, może nie cały czas siedząc przy tym, ale to mi zajęło 2 dni. I to kilka sporych godzin. Trzeba odkopać jakieś właśnie, jak oglądacie jakieś zdjęcia archiwalne. Żeby to znaleźć, to graniczy z cudem. Te wszystkie wiadomości, te pierdoły musiałbym pospisywać, to ojej. Ale pewnie temat się ruszy, bo to jest taki pierwszy przecierający się odcinek, temat. Wy coś dopiszecie w komentarzach, swoje historie, ja te historie przedstawię tutaj. Nawet zrobię zrzuty, tak żeby po prostu była podkładka, że ja tego sam nie wymyślam. Będziemy kończyć ten odcinek. Jaki morał jest tej bajki? Także młodzi adepci sztuki walki z brukarstwem. Nieważne gdzie będziecie, pracować trzeba. Synem szejka się nie urodziliście, także trzeba pracować. To było tyle. Na razie.